Dzień dobry, kochani, tutaj czytaczki Adama, kanał czytelniczy. I dzisiaj mam dla was opowieści wigilijne trzech pisarzy polskich: Olgi Tokarczuk, Jerzego Pilcha i Andrzeja Stasiuka. Z tym, że opowieść Jerzego Pilcha to jest fragment powieści kurczę, wyjeżdżało mi z głowy. Żeby przypomnę, to wam powiem. Ten fragment, który znajdziemy w tej małej książeczce, nazwany został opowieścią Don Juana. Olga Tokarczuk dała takie opowiadanie profesor Andrews w Warszawie, a Andrzej Stasiuk opowieść Grino. Opowiem wam o opowiadaniu Olgi Tokarczuk, które najbardziej mi się spodobało, które jest w moim klimacie, a dwa pozostałe opowiadania zostawię jakby na boku. Na razie. Olga Tokarczuk dała do tego zbiorku opowiadanie pod tytułem Profesor Andrews w Warszawie. Jest sobota, zima, jeszcze raz. Jest sobota, zima. Na lotnisku Okęcie ląduje samolot Londyn-Warszawa, na pokładzie którego znajduje się profesor Andrews. Jest to wybitny specjalista w swojej dziedzinie, który przyleciał do Warszawy z odczytami. Nie zna języka polskiego, co będzie miało późniejsze konsekwencje. Na lotnisku czeka na niego młoda kobieta, Polka, asystentka profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym Andrews współpracuje. Młoda kobieta zawozi profesora do swojego mieszkania. Pierwsze wrażenia profesora nie są zbyt miłe. Warszawa jawi się jako miasto smutne, nawet opuszczone. Zima w dodatku jest. Samochód młodej kobiety jest jakby nieprzystosowany do warunków,
atmosferycznych. Prawdopodobnie tu jest mały Fiat 426P. Profesor Andrus nie wie, bo to jest opowiadanie pisane w narracji trzecioosobowej, ale jakby z perspektywy profesora Andrusa. No, młoda kobieta przedstawia plan zajęć profesora. To jest bardzo bogaty plan. Niedziela, poniedziałek, wtorek, tak do końca tygodnia. Odczyty, spotkania, rauty. To będzie zajmowało czas i miejsce, właśnie czas, tylko panu profesorowi. Pan profesor po obiedzie zjedzonym z młodą kobietą, z jej narzeczonym, kładzie się do łóżka, bo jest absolutnie zmęczony i gdy się budzi, jest poranek, niedziela. No, dziewczyny, jak i jej narzeczonego, nie słychu, nie widu. Puste mieszkanie. Pan profesor nie zna języka polskiego i potrafi się z nim porozumieć. Nie wie, co się dzieje. Telefon milczy. Głuchy jest. Tak zwany głuchy telefon. Jeżeli ktoś zna realia lat 80. w Polsce, to wie, co to jest głuchy telefon. Teraz pewno jak macie komórki, to nie operator wam tego nie robi, prawda? Nie wyłącza wam, no chyba, że nie płacicie rachunków. Ale tak normalnie to chyba nie wyłącza żaden operator komórek, prawda? A pan profesor, no, zauważył, że telefon jest głuchy. Nie włącza telewizora ani radia, bo języka nie zna i tak by nic nie zrozumiał. Wychodzi z mieszkania. Zima, no dobrze, że wziął jakieś ciepłe ubranie, bo zima, niedawno w Polsce była tak zwana zima stulecia, w 1978 chyba, w 1909. No. I coś dziwnego, niepokojącego pan profesor zauważył. Zauważył przed klatką schodową czołg. Tak moi drodzy, nie już pewno się domyślacie. Olga Tukalczuk umieściła swoje opowiadanie w czasie wybuchu stanu wojennego. Sobota, no nie, na niedzielę. 12-13 grudnia 1981 roku. Oczywiście pan profesor Andrus nie zna. Nie wie, co się dzieje.
Być może czytał o niepokojach w Polsce, o Solidarności, o wybuchu takiej niekrwawej rewolucji solidarnościowej. Być może to wie, ale Olga Tokarczuk tak prowadzi narrację, żeby pan profesor czuł się bardzo, bardzo taki coś zagubiony w realiach Polski, tamtej Polski. No. Gdzie jest dziewczyna, która miała się nim opiekować? Gdzie jest jej narzeczony? Czy co robi ten czołg przy klatce składowej? No nie wiem, no. No nie wiem, no. Znaczy, pan profesor nie wie. Nie wie, co się dzieje, prawda? Ma jakieś tam wyobrażenia o Polsce, ale zaczepia ludzi, ale ludzie nie rozumieją go, on ich nie rozumie. Aż w końcu, no, pod wieczór już, bo pan profesor się błąkał prawie cały dzień na głodniaka. Znaczy właśnie nie na głodniaka, bo zjadł obiad w barze. No ale no, zimna mu była na pewno i nie tego oczekiwał po Polsce. Prawda? Pod koniec dnia zaczepia zatem dozorcę domu, w którym przypadkowo zamieszkał. I ten pan dozorca zaprasza go do swojego mieszkania. Oczywiście nic oni nie rozumieją siebie nawzajem. A bywa wódka, jakaś wędlina na stole i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Upił pana profesora, pan dozorca. A co dalej, to już nie powiem, bo zbliża się puenta. Jest to bardzo takie dynamiczne opowiadanie, bardzo takie serdeczne, takie pan profesor jawi się mi tutaj jako ten Włoch. Pan profesor Andrews jawi mi się jako ten Włoch z filmu Nie lubię poniedziałku. Pamiętacie ten film? Nie lubię poniedziałku. Miał jechać do coś tam. Jakieś instytucje, prawda? I zgubił się w Warszawie. No podobnie pan profesor Andrus. Taki obraz mam tego pana profesora. Na podstawie tego, podstawie filmu Nie lubię poniedziałku. Tego
i tej postaci Włocha. No oczywiście nie lubię poniedziałku, tu chodziło o coś zupełnie innego niż o Aldze Tokarczuk. Chodziło o takie zagubienie w mieście, które jest opanowane przez wojsko. Taki labirynt jakby pewnych zdarzeń, miejsc przypadkowych, nieprzypadkowych. Pan profesor miał iść prostą drogą. Przyjechać do Warszawy, przylecieć do Warszawy, zająć się wykładami, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, dać odczyty, wykłady, no i koniec. Odjechać, odlecieć do Londynu. A tu ten schemat pobytu w Warszawie, no, stał się inny, zupełnie innym niż tego pan profesor oczekiwał. I to jest taki labirynt zdarzeń, miejsc i takich przypadkowych spotkań ludzi. To można i szerzej zrozumieć, że ktoś obcy przyjeżdża do miasta, które zostało miasta, państwa, które zostało opanowane przez huntę wojskową, czy tam jakąś władzę z karabinami i taki obcy miejscu pobytu, czy tak powiem. No to jest coś w rodzaju tego filmu Spielberga z Tomem Hanksem, gdzie Tom Hanks gra obcokrajowca, który przebywa na lotnisku, gdzieś na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Lotnisko to się nazywało? Coś innego. Nie ma lotnisko. Ten film się nazywał. To jest ten taki sam schemat. No, gdzie się pojawia? Tylko między ręce jedno pytanie. Gdzie się podziała młoda osoba, która miała pilnować pana profesora? Być może jest zaangażowana w solidarnościowy ruch i ją gdzieś złapano, wsadzono do więzienia, internowano. No nie wiem. Andrzej Stasiuk dał opowiadanie o trojgu ludzi, którzy się nie znają. Kobieta, wojskowy
i pijaczek, który miał iść na rybki, a poszedł na wódkę. I to się dzieje dzień przed Wigilią. I sprzęt wydarzeń sprawił, że ci troje spotykają się. Młoda kobieta nie zna miasta. Żołnierz również nie zna miasta. Ma przepustkę, bo przyjechał do Warszawy, żeby na tak zwane gościnne występy. Młoda kobieta robi zakupy przed świętami, a pijak, jak to pijak, siedzi w barze i ma ludzi i filozofuje przy okazji. No, taki splot wydarzeń sprawia, że ci troje spotykają się w tym barze. A Jerzy Pilch podarował do tego tomiku fragment powieści Pod mocnym aniołem. Ten fragment, jak już wam mówiłem, ma tytuł Pastorałka Don Juana. To się dzieje na dworcu centralnym. Prawdopodobnie Caritas, jeżeli się nie mylę, zorganizował wieczerzę wigilijną dla bezdomnych z dworca centralnego, którzy mieszkają na dworcu centralnym. Tutaj mamy filozofię życia, dysputy, takie moralno-egzystencjalne. Mamy też takie sposób picia i taką instrukcję jakby picia, żeby głowa nie bolała następnego dnia. Jak to Jerzy Pilch. Trochę o filozofii, trochę o kobietach, trochę o życiu. No taki miszmasz. Zresztą z tego fragmentu, szczerze mówiąc, za bardzo udanego nie mogłem wywnioskować, jaka jest rola poszczególnych postaci powieści. Nie mogłem. Za krótki fragment. Nie mogę się domyślić treści powieści. I chyba nie o to chodziło. Chodziło o pokazanie tej wigilii bezdomnych z dworca centralnego. I to tyle. Tyle bym chciał powiedzieć na temat tego. Tego małego wzrostem, opiętością,
Tomiku. Dla mnie najfajniejszym, najciekawszym opowiadaniem jest opowiadanie Olgi Tokarczuk profesor Andrews w Warszawie. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Mam dla was życzenia, żebyśmy się nie przyjedli, tylko żebyśmy porozmawiali przy stole wigilijnym, odnowili rodzinne stosunki, tradycje również. I to takie, żeby też łaska boska na nas spłynęła, na naszą ojczyznę. Ja tu nie mówię ironicznie, tylko prawdziwie. Chciałbym również podziękować wam za to, że oglądacie mój kanał i zapewniam was, że będzie jeszcze fajniej niż do tej pory. I do zobaczenia w najbliższym filmiku, który już niebawem.